Cześć, witaj w drugiej części materiału na temat podstaw związanych z OpenAI. Zaczynamy dzisiaj materiał od modeli text-to-image, czyli generowania obrazów za pomocą sztucznej inteligencji, konkretnie DALL-E, ponieważ cały materiał poświęcony jest OpenAI. I jeżeli nie widziałeś poprzedniego materiału, to koniecznie teraz kliknij kartę, która wyświetla się u góry, albo zobacz w opisie, czy też na naszym koncie. Koniecznie zobacz część pierwszą, ponieważ oba materiały to jest tak naprawdę całość i obejrzenie tylko drugiego. No będzie trochę trudniejsze bez tego pierwszego, bo są pewne odniesienia. Także zapraszam do poprzedniego materiału i ruszamy z DALL-E. No i tak jak w pierwszej części, zapraszam Cię do tej części dokumentacyjnej na początek, czyli zerknij sobie z panelu w dokumentację i to, co jest jako wstęp do DALL-E, ponieważ tutaj opisane są możliwości, jakie ten model daje. Po pierwsze, generacja obrazów, czyli właśnie na podstawie słów możesz wygenerować obraz, ale jest też możliwość edycji, czyli tutaj masz przykład obraz wejściowy, dajemy maskę i piszemy, że chcemy tutaj jakiegoś takiego flaminga wstawić i w tym momencie obraz został wygenerowany z flamingiem w basenie. Można generować wariacje, czyli po prostu wrzucasz obraz i chcesz jakąś wariację tego obrazu. Jak widać, tu to zostało zmienione, jest jakieś podobieństwo, ale jednak są to inne obrazy. No, ograniczenie takie, że póki co rozdzielczość maksymalna 1024x1024, obraz wejściowy może być 4-megabajtowy. No, do social media się nadaje, na drukowanie plakatów jeszcze nie. Tutaj ważna rzecz, jeżeli założysz sobie konto w OpenAI i również wejdziesz właśnie w konto DALL-E, mając świeże konto, będziesz mieć możliwość wygenerowania 50 obrazów. Oczywiście strona DALL-E, ponieważ po zalogowaniu się do nowego konta założonego na OpenAI nie będziesz mieć jeszcze dostępu, należałoby tutaj się zalogować, żeby ten dostęp się po prostu uruchomił. Tak to wygląda od środka. Tu masz miejsce na wpisanie prompta, który ma wygenerować obraz. No i masz podane przykłady obrazów. My weźmiemy z jednego z narzędzi. Tych narzędzi powstało bardzo dużo w ostatnim czasie, które pomagają stworzyć odpowiednio skonstruowane zapytania, bo tak jak wcześniej zwracałem uwagę w modelach tekstowych, zapytanie jest kluczem do tego, żeby otrzymać fajne wyniki. Pożyczymy sobie tutaj, powiedzmy, tego kota. Możemy sobie skopiować proste tutaj zapytanie, kilka wyrazów tak naprawdę. Zobaczymy, jak w naszym przypadku DALL-E poradzi sobie z tego typu zapytaniem. No i jest kod. Jak widać, trochę wyszło tam inaczej niż w tym przykładzie, który widzieliśmy. Jeżeli któryś z nich Ci się podoba, możesz kliknąć. No i w tym momencie możesz wykonać na przykład wariację. No i takie dostaliśmy wariacje tego pierwszego kota. Można zobaczyć tutaj w nowej zakładce, generować właśnie wariacje, ściągnąć. No i to na razie tyle, jeżeli chodzi o modele graficzne. O tym osobny będzie odcinek, bardziej nawet o Midjourney, który moim zdaniem dużo ciekawsze efekty pozwala wygenerować, jeżeli chodzi o tworzenie grafik. Ważna rzecz, czyli koszty korzystania z OpenAI API, czy to poprzez Playground, czy to poprzez podpięcie API do jakiegoś narzędzia gotowego lub własnoręcznie przygotowanego być może. Zresztą ciekawostka, za pomocą ChatGPT można naprawdę przygotować sobie samodzielnie narzędzia, które korzystają z OpenAI API, nawet jeżeli nie jesteś programistą. Ja będę takie filmy nagrywał, bo to jest petarda. No dobra, ale ile kosztuje? Jeżeli chodzi o obrazy, ten największy, czyli 1024x1024, to są 2 centy, 2 centy za obraz. A 2 centy za obraz, ile to jest, za chwilę sobie zerkniemy, ile to jest groszy na nasze. Zresztą łatwo policzyć, to nie będzie, będzie niecałe 10 groszy. Jeżeli chodzi o modele językowe, to tutaj właśnie widać tą przepaść, bo jak sobie zobaczysz, to DaVinci jest najdroższym, najmocniejszym modelem. 1000 tokenów, 2 centy. Natomiast jeżeli weźmiesz już Curie, który jest mniejszym modelem, ale do pewnych zastosowań wystarczającym, no to koszt tego modelu to jest dziesięciokrotnie mniej. Natomiast już Babbage masz tak naprawdę 40 razy mniej niż DaVinci i Ada 50 razy mniej niż DaVinci, czyli to naprawdę do jakichś zastosowań na dużych zbiorach danych, gdzie potrzebujemy coś uporządkować. Podpięcie pod to DaVinci, no to jest finansowe samobójstwo. Tu właśnie jest rozpisane, jak należy przeliczać tokeny na słowa i twórcy zalecają, żeby taki sobie przyjąć uproszczony przelicznik w języku angielskim.
1000 tokenów to jest 750 słów, ale my chcielibyśmy wiedzieć dokładnie, jak to działa. No i też w OpenAI znajdziesz w dokumentacji linka, on też będzie w opisie, beta.openai.com/tokenizer. Wchodząc na tokenizera, masz przykład w języku angielskim, gdzie masz tak naprawdę 250 znaków, 252 znaki dokładnie. I on to przelicza na 64 tokeny i też pokazuje graficznie, jak to działa, czyli niektóre wyrazy, każdy kolor to jest jeden token, niektóre wyrazy to jest pojedynczy token, są takie wyrazy jak emojis, który składa się aż z trzech tokenów. Tutaj mamy właśnie emoji, jak widzisz emoji zajmuje tych tokenów, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tokenów, także warto też zwrócić na to uwagę, co wpływa. No i chcielibyśmy wiedzieć, jak to się ma do języka polskiego, przygotowałem taki przykład dla języka polskiego, czyli 252 też znaki. No to niestety u nas w języku polskim, ze względu na polskie litery, które są w taki sposób dekodowane, to jest 137 tokenów. Co to powoduje? To powoduje, że używanie języka polskiego jest ponad dwukrotnie droższe, czyli ten przelicznik proponowany przez OpenAI tutaj, który mówi o 750 wyrazach, ja raczej sugerowałbym dla języka polskiego przyjąć może 300, może 400 wyrazów, gdzieś mniej więcej na 1000 tokenów. Tak to będzie prawdopodobnie wyglądało, oczywiście wymaga to sprawdzenia. Dużą zaletą jest to, że OpenAI nie wymaga żadnej subskrypcji. No jeszcze zanim zerkniemy na szybko do ChatGPT, to pokażę, jak wygląda konto od środka, czyli jak już jesteś zalogowana, zalogowany. Tutaj masz informację właśnie o grancie, on u mnie zakończył się 1 stycznia, zdążyłem go wykorzystać w pełni. No aktualnie to jest sumowane, więc to nie tak, że wydałem $20, 3 dolary wydałem na testy narzędzia. W styczniu na razie tutaj na tym koncie bardzo, bardzo ostrożnie działam. No i generalnie tak to wygląda. To, co jeszcze sobie możesz ustawić, to przede wszystkim w płatnym koncie usage limits, czyli taki na dzień dobry, maksymalny limit, który możesz miesięcznie wydać, to jest $120. Masz podane aktualne zużycie, takie, które on widzi na ten miesiąc. No i możesz sobie dwa limity, czyli taki soft limit, miejsce, w którym on ci zawoła, słuchaj, twój limit soft został osiągnięty, wyśle ci powiadomienia. No i limit, przy którym twój klucz API przestanie działać, czyli tam, gdzie masz podpięte API, przestanie się generować cokolwiek. Myślę, że bardzo fajne, bardzo rozsądne rozwiązanie, no ale trzeba wiedzieć, że to w tym miejscu znajduje się. No i ostatnia rzecz, bardzo ważna, czyli tutaj będąc prawy górny róg menu View API Keys właśnie lądujemy w tym miejscu i możemy wygenerować 5 kluczy API dla każdego konta. W związku z czym możesz mieć w różnych narzędziach podpięty różny klucz po to, żeby móc na przykład go w pewnym momencie usunąć, albo dając komuś do wykorzystania na chwilę do testów, możesz też usunąć. Cały system jest pomyślany tak, żeby można było też tworzyć organizację, żeby można było korzystać z limitów na organizację. No dosyć mądrze jest to wszystko przemyślane. No dobra, to jest koniec, jeżeli chodzi o to, co znajdziesz w OpenAI od strony API. Zajrzyjmy jeszcze tylko krótko do ChatGPT, a to będzie tak naprawdę zapowiedź osobnych odcinków związanych z czatem GPT. Zapraszam. No jeżeli masz już konto w OpenAI założone, to co pokazywałem w części pierwszej, w tym momencie możesz bezpośrednio przejść do czata GPT, link znajdziesz w opisie tego odcinka. Jest tu kilka informacji na temat przykładów, spróbujmy sobie taki przykład tutaj wrzucić. Ja go zrobię po polsku. Swoją drogą deep.pl polecam bardzo mocno, o tym programie pewnie kiedyś krótkie nagranie również zrobię. No i poprosiliśmy go, żeby nam wyjaśnił obliczenia kwantowe w prostych słowach. Pokazuję to po to, żeby też móc zobaczyć, że czat działa również w języku polskim. W tym momencie chwilę myśli, bo zadanie nie jest takie proste. No i ruszył, zaczyna pisać, czym są obliczenia kwantowe. Też jego prędkość działania jest wolniejsza w języku polskim niż w języku angielskim. Czasami również obciążenie systemu jest takie, że w ogóle nie da rady skorzystać, będzie jakiś czerwony network error, albo też wyskoczyć komunikat, wyloguje cię i napisze, że w tym momencie serwery bardzo mocno obciążone. No dobra, on tutaj pisze, czym są obliczenia kwantowe. Czy to jest tłumaczenie, które jest w prostych słowach? Patrząc na to, myślę, że tak, nie będę go teraz na głos czytał. Jak widzisz, generuje, ok.
ale możesz też zobaczyć sobie, jak to wygląda w takim prawdziwym użyciu. I to, co ważne, ChatGPT pamięta kontekst, czyli to, co wcześniej z nim w danym wątku było robione, on to do pewnego momentu pamięta i tutaj też informacje mówią, że też takie 4000 tokenów to jest to, co on jest w stanie przepracować. Pewnie z czasem tego będzie więcej, więc możesz mu też wkleić jakiś tekst, który chciałabyś, żeby został przez niego jakoś, na przykład właśnie tak jak wcześniej pokazywałem, skrócony, tak jak robiliśmy to w OpenAI Playgroundzie. No i tutaj Mateusz nagrał odcinek z Maciejem Markiem, w którym rozmawiał o narzędziach do e-mail marketingu. Poprosiłem go o 5 przykładów takich tytułów, które byłyby jakoś fajne. 5 kolejnych, oczywiście można by kliknąć Regenerate Response, ostatnią odpowiedź można ponownie wygenerować. 5 kolejnych przykładów, no i napisałem mu tu jeszcze, napisz 5 tytułów, nietypowe narzędzia, nie tylko do e-mail marketingu, żeby to się zawierało. I tu jak widzisz, poprosiłem go, żeby wygenerował mi jakieś alternatywne wersje. Jeżeli klikniemy mu ponownie, to on zaczyna generować trzecią wersję. Między tymi wersjami można się przełączyć, także można potraktować to też jako taki rodzaj na złapanie często inspiracji. Nie znaczy, że trzeba to jeden do jeden wykorzystywać. Praca z kodem, coś co dla mnie jest petardą. Ja już kilka różnych fajnych narzędzi sobie zrobiłem. W ogóle będę nagrywał wideo, jak można zmniejszyć ilość zapytań, czy też ilość workflow, które macie ustawione w Zapierze, czy w Make'u, dawniej Integromacie, czy w innych narzędziach do automatyzacji, do spinania API, bo są takie rzeczy, które da się zrobić za pomocą kodu. No petarda, ja generalnie jestem zachwycony. Stworzyłem na przykład kalendarz na podstawie 50 kilku wydarzeń, które wpisałem, wpisane w arkuszu Google'a. Kilka minut pracy i te wszystkie wydarzenia wylądowały w kalendarzu. Taki kod został wygenerowany, on od razu działał. Czasami zdarza się, że trzeba go tam o coś jeszcze poprosić, coś nie zadziała, no ale generalnie jeżeli ktoś ma chociaż drobne pojęcie o tych tematach, to to niesamowicie zwiększa możliwości. Nie byłbym w stanie samodzielnie napisać takiej prostej funkcji bez jakiegoś przesięgnięcia na kilka godzin i zgłębienia się w Google Apps Script w tym przypadku. No i tu na przykład taki case, gdzie mamy sytuację życiową. Pomyślałem sobie, że kurczę, chciałbym zapytać go, gdzie można tanio, ekonomicznie wyjechać w kwietniu lub maju z Polski, czyli też, żeby to było gdzieś nie za daleko, w takim domyśle. No i tutaj zaproponował Grecję, Bułgarię, napisał kilka słów. Poprosiłem o więcej propozycji, poleciał jeszcze kilka propozycji, łącznie z Czechami. Umówmy się, że trochę mi już zabrakło. Nie twierdzę, że w Czechach nie jest fajnie. Poprosiłem go o średnie temperatury, ale takie czytanie tych średnich temperatur jest trochę niewygodne, więc poprosiłem go jeszcze, tylko właśnie kwestia właściwego sformułowania prompta, czy też promptu, ponieważ on bardzo często mówi wam stworzenia tabeli, chyba że właśnie opiszecie ją właściwie, czyli utwórz tabelę, pierwsza kolumna, co to ma być, druga, trzecia, czwarta. I w tym momencie, proszę bardzo, mam wszystkie te państwa w tabeli z miesiącami i średnią temperaturą, a poprosiłem go jeszcze w trakcie proszenia o tabelę, żeby dorzucił mi średnie opady. No i ostatni z przykładów, ChatGPT. Pracowałem nad webinarem, nad postami na social media, bardzo mało czasu i mając tam już jakiś tekst, po prostu wrzuciłem mu z prośbą, żeby przepisał mi bardziej zrozumiałym językiem, dodał emotikony. No i tak wygląda efekt końcowy. Generalnie chcę wam pokazać, że można mu narzucić, jaki ma być wydźwięk, co ma się znaleźć i on naprawdę, no jak dla mnie to petarda, łącznie z emotikonami właśnie. I te emotikony, jak spojrzycie, one są dopasowane do tekstu, czyli tutaj jest megafon, uwaga, jest o pracy, jest teczka, jeśli jesteś pracodawcą. Tutaj jest człowiek mówiący, możesz też wziąć udział w dyskusji, podzielić się swoimi doświadczeniami. Nie przegrał w tej okazji sklep Sydrom, no i tutaj taki znaczek, naprawdę super. Przyspieszenie działania kilkukrotne. Myślę, że naprawdę czekają nas ciekawe czasy i tym oto akcentem kończę ten odcinek, a można powiedzieć serię odcinków, bo nagrywając pomyślałem, że podzielę ten długi odcinek na kilka części, więc jeżeli gdzieś tutaj momentami czujesz pewną niespójność, bo zapowiadałem, że to będzie w jednym ciągu, a nie jest, to właśnie dlatego, że tego materiału zgromadziło się na tyle dużo, że postanowiłem to podzielić na części. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pamiętaj, żeby nas subskrybować, żeby kliknąć też dzwoneczek, po to, żeby nie umknęły Ci żadne informacje. A ja tylko zapowiadam, że już niedługo materiały na temat tego, w jaki sposób można
wykorzystywać OpenAI API w swoich aplikacjach. Pokażę arkusze Google'a, w których są podpięte właśnie modele językowe i w których można niezłe rzeczy robić pod kątem SEO, pisania artykułów, jednym słowem zastąpić narzędzia, które do tej pory musisz płacić w abonamencie miesięcznym. Z mojej strony tyle. Dzięki. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej!